największym problemem na dzień dzisiejszy polskiego górnictwa węgla kamiennego to są przede wszystkim spadające ceny węgla, jak i związana z tym sprzedaż węgla do poszczególnych kontrahentów. Spadek cen węgla nie idzie w parze w ogóle z obniżeniem kosztów. W związku z powyższym, ponieważ nasze górnictwo jest górnictwem głębinowym, generowane są bardzo wysokie koszty. Tym samym koszty na dzień dzisiejszy, co ewidentnie widać, nie pokrywają bieżącej koszty, są wyższe niż cena zbywanego węgla. W związku z tym górnictwo boryka się z brakiem płynności finansowej oraz z ujemnym wynikiem finansowym netto. Oczywiście w tej chwili jesteśmy na etapie reorganizacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. W związku z powyższym część kopalń jest przenoszona do spółki restrukturyzacji kopalń. Praktycznie ten etap już jest na ukończeniu. Prawie wszystkie kopalnie, które były przewidywane w związku z programem rządowym i z podpisanym porozumieniem, zostały przeniesione do spółki restrukturyzacji kopalń, gdzie będzie kontynuowana dalsza ich restrukturyzacja. Natomiast główne nasze spółki węglowe zostaną jak gdyby odciążone z tych kopalń, które przynosiły straty. Docelowa struktura organizacyjna została określona jak gdyby w planach i w programie rządowym. Kompania węglowa zostanie 11 kopalń, które przejdą do tak zwanej nowej kompanii węglowej. Oprócz tego będą funkcjonowały cztery kopalnie w katowickim holdingu węglowym. 5 kopalń pozostanie nadal w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jako samodzielne kopalnie, czyli Bogdanka, Tauron Wydobycie, Siltech, Silesia i Eko Plus będą dalej funkcjonowały jako samodzielne kopalnie. Natomiast 5 kopalń zostało ich przejętych na dzień dzisiejszy przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. I ta spółka praktycznie oprócz będzie miała za zadanie zarówno reorganizację, jak i likwidację kopalń tych, których zakończone zostało już wydobycie. Oczywiście zostanie jeszcze jeden podmiot, który utworzony został na rynku, jest to Węglokoks Kraj. Jest to nowy podmiot, który przejął dwie kopalnie, czyli kopalnie Bobrek i kopalnie Piekary. I to jest jak gdyby struktura, która będzie funkcjonowała od 1 lipca bieżącego roku.